Ja się nazywam Katarzyna Karaś, bardzo dziękuję za tak miły wstęp. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym troszeczkę od tej drugiej strony pokazać Państwu temat, który był już wspomniany w dwóch poprzednich prezentacjach. Zrobiłam takie krótkie badania pilotażowe, które będą częścią też mojej pracy doktorskiej a propos postrzegania żubra w Bieszczadach. Z panem Ryszardem Paszkiewiczem wykonaliśmy krótkie badanie ankietowe i zaraz o nim opowiem. Chcieliśmy zbadać, jak lokalna społeczność w ogóle odnosi się do obecności żubra na terenie, gdzie muszą dzielić ten teren razem z żubrem. No i zobaczycie Państwo, co z tego wynikło. Tytułem wstępu krótkie informacje. Bieszczady są unikalną krainą dla żubra, to wszyscy wiemy. Jest to region bardzo cenny przyrodniczo. Wsiedlenie żubrów nastąpiło tam po II wojnie światowej. Na początku do nadleśnictwa Stuposiane, później troszeczkę bardziej na zachód, na teren nadleśnictwa Komańczy. Są tam rozległe terytoria bytowe dla tego gatunku. Stałe zimowe dokarmianie dzięki pracy nadleśnictw. No i brak wrogów. Tak naprawdę, więc to są idealne warunki do tego, aby populacja się rozwijała i rozrastała w naturalny sposób. Tutaj na tej mapce widzimy, jak podzielona jest populacja występująca w Bieszczadach. Mamy część stado zachodnie, które tworzą żubry, dochodzą nawet do Leska. To są bardziej już takie miejskie tereny, troszeczkę tam jest więcej terenów takich już bardziej zurbanizowanych. Te żubry są bliżej człowieka niż w przypadku stada wschodniego. Tutaj mamy na mapce zaznaczoną zagrodę, gdzie przebywa aktualnie 16 osobników w zagrodzie w Mucznym. No i tutaj zaznaczyłam jeszcze na mapce planowane nowe stado żubrów. To, o czym mówiła moja przedmówczyni, właśnie się będzie działo w kolejnym tygodniu. Prawdopodobnie już będziemy mogli wpuszczać w nowy teren, ten, który był zagrożony, znaczy zakażony kiedyś gruźlicą 3 lata temu, to teraz są przygotowania, trwają do wpuszczenia nowego stada, które będzie, no miejmy nadzieję, się tam przyjmie. Za chwileczkę odpowiem na pytania. Stado w Dolinie Tworelnego, tutaj jest pokazane po prostu, jak żubry tam się świetnie czują, właśnie w jednym z rejonów w Bieszczadach. No i żubra społeczeństwo lokalne. Właśnie to, o czym mówię, rozrastająca się stabilna populacja, wzrost znaczenia szkód powodowanych przez żubry w drzewostanach, no i żubry coraz bliżej osad ludzkich. To wszystko powoduje, że ludzie zaczynają coraz częściej myśleć o tym gatunku i zaczynają się interesować. No ale czy świadomość ekologiczna mieszkańców dzięki temu wzrasta? Czy rzeczywiście mieszkańcy mają chęć zgłębiać wiedzę na temat takiego gatunku, jakim jest żubr? No i czy też się zastanawiałam, czy obecność żubrów ma wpływ na poziom turystyki w regionie, no bo niewątpliwie jest to bardzo ciekawy gatunek, który no nie jest częstym obiektem do obserwacji. I teraz króciutko, jak działa edukacja przyrodnicza na terenie Bieszczad. Oczywiście to jest skrót. Tu są przykłady działań, jakie podejmują Lasy Państwowe. Są to stoiska przy edukacji przyrodniczej na imprezach plenerowych, bieg narciarski, trochę żubra w Mucznym. Bardzo często w ogóle przejawia się gatunek żubra w nazwach własnych różnych imprez, tak jak masowa impreza pod nazwą Dzień Żubra organizowana już od 10 lat w Lutowiskach. Postawienie dwóch obelisków upamiętniających powrót żubrów w Bieszczady. Zagroda pokazowa w Mucznym, tak jak mówiłam. No i szkolenia przewodników turystycznych z zakresu wiedzy przyrodniczej. Kilka zdjęć, tak wygląda zagroda w Mucznym w okresie letnim. Są tam przygotowane takie kładki, można obserwować żubry. No i frekwencja i zainteresowanie. Tutaj dużą czcionką specjalnie wytłuściłam, ile osób przez 4 lata odwiedziło zagrodę pokazową w Mucznym. Było to ponad 300 tysięcy osób i w porównaniu z tym, ile osób w jednym roku uczestniczy w zajęciach i wydarzeniach, spotkaniach dotyczących edukacji przyrodniczej, jest to niesamowicie duża przepaść i tak naprawdę ta różnica według mnie wynika z
łatwości dostępu takich obiektów jak właśnie Zagroda w Mucznym. Tam każdy turysta może podjechać, może przeczytać lub nie tablice informacyjne, ale zawsze to zwierzę zobaczy, zawsze o tym żubrze czegoś się dowie, więc rzeczywiście według mnie dostępność i forma podania tej edukacji przyrodniczej jest bardzo istotna. A jak wygląda edukacja z punktu widzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego? Są prowadzone stałe 3 programy edukacyjne dla klas zerowych, czyli malutkich dzieci, dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjów. Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych w siedzibie Parku Narodowego przyjmuje około 30 tysięcy osób rocznie. Można powiedzieć, że jest to dużo, ale można powiedzieć, że mogłoby być więcej. Bieszczadzki Park Narodowy również prowadzi 14 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych o łącznej długości 130 km. Są tam przystanki opatrzone tablicami, jednak jeszcze do tej pory żaden przystanek nie ma, nie jest opatrzony wizerunkiem żubra. Tutaj liczba osób uczestniczących, jak to się zmienia. Widać, że było małe załamanie tutaj w latach 2004-2005, ale no i później duży spadek w 2011 i później mniej więcej na jednym poziomie utrzymuje się to zainteresowanie, przynajmniej jeśli chodzi o te programy dla szkół. Kilka zdjęć poglądowych. Wiadomo, wszyscy tutaj na sali jesteśmy dobrze zorientowani, że takie zajęcia robią duże wrażenie na dzieciach. No i warsztaty dla nauczycieli, które też są organizowane z ramienia Parku Narodowego. I o co chodzi? Badania ankietowe, jakie przeprowadziłam, miały na celu ocenę poziomu wiedzy o żubrach, rodzaju postaw wobec tego gatunku, a także określenie dalszych działań mających na celu lepszą popularyzację wiedzy z tego zakresu. Chcieliśmy się zorientować, na ile potrzebne są nowe programy edukacyjne i czy te, które już są, dobrze działają. Badania objęły 10 gmin, odbyły się w maju 2016 roku i przepytaliśmy ponad 1000 osób. Ankiety były skierowane do 4 grup zainteresowanych. Byli to mieszkańcy, dorośli, którzy zamieszkują Bieszczady, dzieci i młodzież szkolna, pracownicy lasów państwowych oraz turyści. Pytania były troszeczkę zmodyfikowane dla każdej z tych grup. Bardzo dużą pomoc uzyskałam od pracowników lasów państwowych, jeśli chodzi o zbieranie tych ankiet. Ponad 600 ankiet zebrali pracownicy lasów państwowych, a ja z moim drugim współautorem prawie 400. Jakie były sekcje, na jakie tematy były podzielone pytania w ankiecie? Wiedza o gatunku, postrzeganie żubra jako elementu przyrody, wiedza na temat prowadzonych badań naukowych, a także ocena prowadzonych działań z zakresu edukacji przyrodniczej. Co jest najważniejszym zagrożeniem dla żubrów w Bieszczadach? Było takie pytanie, tutaj moje dwie przedmówczynie mówiły właśnie o tym problemie. Było zadane pytanie, czy były trzy odpowiedzi do wyboru. Gruźlica, pasożyty i duże drapieżniki. Widzimy, że poziom wiedzy turystów nie jest wiele lepszy niż dzieci i młodzieży. Myślę, że trzeba nad tym pracować, bo to, że w internecie pojawiają się artykuły, czy w jakikolwiek sposób komentowane jest to ze strony lasów państwowych czy jednostek zainteresowanych, to i tak ta informacja niekoniecznie dociera do turystów czy młodzieży szkolnej. Czy stada żubrów migrują, czy stale żyją w tym samym miejscu? To też jest ważna, taka uważam, informacja, którą każdy, kto mieszka blisko tych stad żubrów, powinien posiadać. One oczywiście migrują ze względu na pory roku i ze względu na dostępność pokarmu. Niewiele osób o tym wie. Pracownicy lasów państwowych też nie wszyscy byli pewni. 88% tylko odpowiedziało, że owszem, migrują. Natomiast turyści, dzieci i młodzież cały czas zostają w tyle. Połowa dorosłych mieszkańców odpowiedziała prawidłowo. Czy żubry żyjące w Bieszczadach różnią się od tych żyjących w Białowieży? Jak wiemy, mamy dwie linie genetyczne, które się nieco od siebie różnią i myślę, że jest to wiedza dosyć powszechna. W lasach państwowych dziwna sytuacja, bo po 1/3 rozłożyły się odpowiedzi. Tak, nie, nie wiem. Dzieci i młodzież, 80% odpowiedziała, że niczym się nie różnią. Połowa dorosłych mieszkańców i ponad połowa turystów odpowiedziała, że nie różnią się niczym. Tylko 12% turystów miało świadomość, że owszem, są to inne żubry.
Czy miałeś okazję czytać dowolne wydawnictwo na temat żubra? Dzieci i młodzież praktycznie w ogóle nie miały z tym styczności, 8% odpowiedziało, że czytało. Dorośli mieszkańcy jedynie ponad połowa. Uważam, że to jest naprawdę mało. To są broszury, to są książki, ulotki informacyjne, czy nawet tablice edukacyjne zawarte w obiektach edukacyjnych. I teraz poszczególne pytania, znaczy taki skrót, skąd głównie czerpiesz wiedzę o żubrach? Jeżeli chodzi o dorosłych mieszkańców, no to jest to głównie radio, telewizja, internet, na to też należy zwrócić uwagę, że rzeczywiście te media są najbardziej dostępne. Ile według ciebie żyje żubrów w Bieszczadach? Według oficjalnych danych na koniec 2015 roku tych żubrów żyje w Bieszczadach ponad 340 osobników, no więc tutaj równomiernie rozłożyły się odpowiedzi. 92% ankietowanych natomiast kojarzy żubra w kontekście pozytywnym. To cieszy, oczywiście nawiązując też do poprzedniej prezentacji, więc może to wszystko się zmienia na lepsze. Czy obecna liczba żubrów zagraża gospodarce leśnej w Bieszczadach? 67% ankietowanych dorosłych odpowiedziało, że nie. Jednocześnie 58%, czyli no ponad połowa, jest skłonna zaakceptować redukcję liczby żubrów poprzez odstrzał w przypadku wystąpienia nadmiernych szkód czy no nie wiem, nadliczbowych osobników. Czy uważasz, że istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy na temat gatunków zagrożonych ochrony przyrody wśród dorosłych mieszkańców Bieszczad? Z jednej strony to cieszy, bo mamy pole do popisu i możemy stworzyć nowe programy, a z drugiej strony no, widać, że brakuje takich organizowanych takich wydarzeń, więc rzeczywiście 67% odpowiedziała, że tak, 98% uważa, że potrzebne są nowe programy edukacyjne dla dzieci. Czy uważasz, że mieszkańcy akceptują występowanie żubra? 75% zdecydowanie akceptuje, 25% nie jest pewnych i nikt nie odpowiedział wśród tych 420 ankiet, że nie akceptuje. Z grupy drugiej, kto głównie przekazuje ci wiedzę o żubrach? To była dzieci i młodzież szkolna. Leśnicy mają bardzo duży swój udział, 35%, ale internet i radio również. 47% ankietowanych z tej grupy wskazuje na Bieszczadzki Park Narodowy jako główną jednostkę odpowiedzialną za opiekę nad żubrami. Oczywiście są to lasy państwowe, więc ta dezinformacja cały czas funkcjonuje. Lasy państwowe wskazały jedynie 30% zapytanych dzieci. Czy według ciebie żubry wyrządzają szkody w lesie? 61% odpowiedziało, że nie. Czy w Polsce poza Puszczą Białowieską i Bieszczadami żyją żubry na wolności? No więc ta świadomość jest bardzo niska, prawie 80% dzieciaków w ogóle nie ma takiej świadomości. No i jaki obiekt z żubrami znajduje się w Mucznym? Większość odpowiedziała dobrze na to pytanie, aczkolwiek też nie wszyscy. Czy jak kojarzyć się żubr? 93% pozytywnie. No i dzieci nie wiedzą do końca, czy można żubra oswoić, czy nie. 56% powiedziało, że tak. No i teraz takie pytanie dosyć kluczowe, czy w twojej szkole organizowane są zajęcia i wyjazdy w celu poznania takiego gatunku jak żubr? 81% uczniów nie ma szans uczestniczyć w takich programach, no nie wiem, z czego to wynika. Jeśli chodzi o pytanie do turystów, najbardziej kluczowym było, czy uważasz, że obecność żubrów czyni Bieszczady bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów? Zdecydowana większość odpowiedziała, że tak. No i pytania do pracowników lasów państwowych, już kończę, mam minutkę. Czy obecna populacja żubrów zagraża gospodarce leśnej w Bieszczadach? Jako że właśnie to stado znajdujące się bardziej na zachodzie Bieszczad wchodzi w szkodę dosyć intensywnie i coraz bardziej, no to te głosy też były rozłożone w zależności od tego, z którego nadleśnictwa były odpowiedzi, ale 45% ogółu odpowiada, że jednak tak, że jednak ta populacja trochę zagraża. 87% ankietowanych leśników twierdzi, że populacja żubrów powinna być większa. Czy bierzesz osobisty udział w edukacji przyrodniczej dzieci szkolnej i młodzieży? 68% nie bierze udziału, a 32% tak. Oczywiście mam świadomość, że są to specjalnie wydelegowani pracownicy, a tutaj ankietowaliśmy wszystkich. Jednocześnie 86% ankietowanych leśników uważa, że potrzebne są nowe programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące ochrony przyrody. No i czy, jeśli byłaby możliwość, chciałbyś wziąć udział w warsztatach i zajęciach na temat ochrony przyrody w Bieszczadach? To było skierowane pytanie oczywiście do dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkujących tamten region oraz dla turystów. Jak widzicie Państwo, większość osób chętnie wzięłoby udział w takich warsztatach czy zajęciach.
Więc mam nadzieję, że coś udałoby się zrobić. Wnioski płynące z tych krótkich badań, jest kilka wniosków. Tak naprawdę bieszczadzkie społeczeństwo lokalne postrzega żubry w sposób pozytywny, jednak wizerunek ten nie idzie w parze z wiedzą o gatunku. Pomimo wszechobecnego wizerunku żubra, tak jak już tutaj też były wspomniane piwa, żubr czy inne wizerunki, w życiu codziennym, a społeczeństwo nie zawsze dostrzega potrzebę zgłębiania wiedzy na temat biologii tych zwierząt. Należy według mnie stosować różne formy edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody, większą uwagę troszeczkę zwrócić na nowoczesne formy przekazu. Oczywiście wiem, że to się zmienia, ale mimo wszystko takie informacje docierają najlepiej do odbiorców. Istnieje też potrzeba opracowania informatora na temat populacji żubrów w Bieszczadach na tle tego gatunku w Europie. Należy lepiej wykorzystać instytucje ochrony przyrody, no i może koła łowieckie w przekazie wiedzy o żubrach. Istnieje też potrzeba zorganizowania warsztatów edukacyjnych na temat hodowli ochrony żubrów dla leśników, nauczycieli i przewodników turystycznych, bo to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, wywołuje to kaskadę i po prostu informacje rzetelnie są przekazywane dalej. Istnieje wzmożona potrzeba zaprojektowania skutecznej akcji edukacyjnej na temat żubrów wśród społeczności lokalnej, a także wśród turystów. No i według mnie wizerunek żubra może być idealnie wykorzystany w promocji regionu. I to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.